Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz, polski kurs Blendera, a w tej części chciałem zakończyć temat związany z omawianiem podstaw wiadomości na temat constrainów w silniku RigidBody w trakcie symulacji fizycznych wbudowanych w Blendera. Tym razem chciałem powiedzieć o constrainie Generic Spring. Jest to constrain, który jest najbardziej ogólny ze wszystkich constrainów, które można sobie wyobrazić. I to jest constrain, który może być zastosowany do zasymulowania większości innych constrainów, może innych oprócz constraina motor. Jeżeli będę miał tutaj obiekty fizyczne, takie jak na przykład ten klocek po lewej stronie, który ustawię jako pasywny i ten, który będzie po prawej, który ustawię jako aktywny, ten będzie spadał, to teraz jeżeli dodam do tych dwóch obiektów constrain za pomocą guzika connect i ustawię sobie ten constrain jako generic, to w tym momencie ustawienia w tym obiekcie empty mają taki bardzo ogólny charakter. Proszę zobaczyć, wszystko jest tutaj po staremu, tak jak to opowiadałem w trakcie omawiania constraina fixed, ale oprócz tego mam jeszcze dodatkowo limity i te limity mogę ustawiać niezależnie na wszystkie trzy osie oraz niezależnie na wszystkie trzy kąty. A więc jest to pewien rodzaj uogólnionego constrainu, pewnych więzów, które mogę postawić pomiędzy obiektami, które będą mi definiowały zachowanie. Teraz jak widać kąty obrotu ograniczone są tylko do 45 stopni, a odległość między obiektami tylko do plus minus 1. W związku z tym ten klocek spada niedaleko. Gdybym natomiast wyłączył na przykład w osi X, to taki klocek mógłby na przykład się posunąć znacznie dalej. Na razie wyłączę te kąty, wyłączę także oś Z. Zobaczymy, on teraz spokojnie będzie spadał. Jeżeli powłączam kąty, zostawię te dwa wyłączone, no to tu się będzie zatrzymywał. Zatrzymują go te kąty i ograniczenie na oś Z tak naprawdę. No dobra, więc tak wygląda ten constraint. Mogę sobie tutaj definiować własne osie, wokół których z pewnym zakresem pozwolę na rotację lub inne rzeczy. Więc to jest dosyć prosta sprawa. Kolejnym takim rozwinięciem takiego constraina, jego naturalnym rozszerzeniem jest constrain, który pozwala dodatkowo jeszcze, oprócz tych sztywnych więzów nakładanych tutaj i definiowanych za pomocą limits, constrain, który pozwala nam zdefiniować dodatkowo jeszcze sprężynę, czyli pewną sprężystość w oddziaływaniu. Oczywiście on działa dokładnie tak samo jak ten, który nazywał się generic, ale dodatkowo mogę także włączyć jeszcze sobie pewną sztywność. Pewne tłumienie mogę także włączyć. Jeżeli to włączę dla wszystkich trzech osi i zostawię domyślne, to zobaczę, że tutaj istnieje coś takiego jak możliwość stworzenia pewnego sprężystego zachowania. No i mimo tego, że jest to jakiś dumping, to te drgania nie znikają wcale tak szybko. Czas symulacji, który teraz mam w cache ustawiony, czyli 250 klatek, to jest za mało, aby doczekać się końca wygaśnięcia tych drgań. No więc mamy tutaj całkiem spokojnie duże siły, które działają i powodują, że to drganie jest sensownie zrobione. Tak to wygląda. Gdybym ograniczył tę oś Z do 0 na przykład, to mój klocek spadałby nieco niżej. Miałbym teraz taki śmieszny układ działających dwóch klocków. Ten porusza się ruchem posuwisto-tłocznym. Jego energia prawdopodobnie delikatnie spada. Tak, możemy to zaobserwować. Proszę zobaczyć, on teraz sięga delikatnie poza oś, ale zaraz przestanie za nią sięgać. Już przestał. A więc te drgania to są drgania gasnące, wynikające z tego tłumienia, które mam tutaj. W tym momencie dumping na osi X wynosi 0,5, a więc jest stosunkowo niewielki. Jeżeli ten dumping podniosę do wartości 1, zobaczymy, że w tym momencie w ogóle nie ma tego ruchu drgającego. Wartość 0,8 to jest więcej jak 0,5, więc ten ruch powinien dość szybko nam zastygnąć i się uspokoić. W ten sposób możemy tworzyć constrainy, które będą przez nas miały określone osie obrotu, zasięgi przesuwania się poszczególnych obiektów względem siebie i dodatkowo również sztywność. Ta sztywność jest tutaj również jako stiffness podana. Jeżeli dam 1, to będzie mniejsza sztywność i ten obiekt będzie po prostu wolniej podążał. Tym bardziej, że tłumienie jest tutaj bardzo duże. Ale jeżeli tłumienie ustawię na 0, taki ruch może odbywać się praktycznie rzecz biorąc bez końca. Przynajmniej jeżeli chodzi o ruch na osi X. Proszę zobaczyć, teraz sobie będzie spokojnie jeździł, pociągany niewielką siłą określoną przez ten parametr stiffness tutaj. No dobra, myślę, że to jest wszystko. Constrainy wszystkie mamy omówione w polskim kursie Blendera, a ja sam z własnej strony życzę Wam udanych symulacji i jakichś pięknych efektów, które być może uda Wam się osiągnąć. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.